Możemy zacząć. Dzień dobry, Jego Pszałko. Ja się tak cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być i porozmawiać z Tobą na jeden z najważniejszych tematów dotyczący zdrowia. Zdrowie będzie tylko jednym chyba z wielu. No to... Może się zaskoczę. Jestem tego pewna. Cześć, misja regeneracja i kolejna rozmowa z kolejnym wspaniałym gościem. Solvita vel ketobułka. Tak, to ja, ekspertka z dziedziny diety ketogenicznej. Kilka lat temu postanowiłam, że zmienię swoje życie, że odzyskam zdrowie. No i cóż, dzisiaj tu siedzimy, więc udało się. Udało się, bardzo się z tego cieszę. Czym ty się w ogóle zajmujesz? Ja zajmuję się propagowaniem, tak bym siebie to określiła, propagowaniem zdrowego stylu życia. Prowadzę Instagrama, piszę książki, jestem autorką, już teraz trzecia, za chwileczkę wystartuje Sztuka Życia, Sztuka Keto 2 za moment trafi już w ręce do czytelników. Skąd u Ciebie się wzięła dieta keto? Rozmieniłam swoje zdrowie za czapkę drobnych. Budowałam karierę kosztem swojego zdrowia, kosztem mojego snu. Mhm. Bezsenność towarzyszyła mi latami i to właśnie stan przedzawałowy był tym momentem, kiedy stwierdziłam, że nie, no to ja muszę coś z tym po prostu zrobić. Ja nie byłam w stanie wstać z łóżka, bo zawsze chciałam być odpowiedzialna za milionowe obroty, robić biznesy, latać. Dzisiaj jestem, nie wiem, w Mołdawii, jutro Cypr, wiesz. Bardzo mi to imponowało. Ja sama sobie zazdrościłam mojego życia, wiesz. Mhm. Auta z salonu, karta bez limitu. Wiesz, hulaj dusza. Limitu nie ma. A miałaś czas, żeby pomieszkać? Posiadanie domu to jest dla mnie, wiesz, to jest związane też z moją przeszłością, trudnym dzieciństwem, dzieciństwem, bezdomnością. Dzisiaj mogę to powiedzieć wciąż z emocjami, bo to się nie da o tym mówić bez, ale właśnie pomieszkać, ale wiesz, ja nie mam domu, w sensie, że wiesz, moim domem to nie jest miejsce, tylko ludzie, więc jeżeli ja mieszkam, to ja mieszkam z Andrzejem, ale może i w naszym domu to jest takie spędzanie czasu, wiesz, z ludźmi, którzy są dla mnie domem. Więc u mnie to też ta definicja jest troszeczkę inna niż standardowo. Okay. Co było punktem przełomowym, bo w zasadzie powiedziałaś dużo o tym stylu życia. Co było punktem przełomowym, że powiedziałaś sobie stop, wdrażam jakieś rozwiązanie? To właśnie był ten moment, kiedy po świętowaniu wielu, wielu, wielu sukcesów i osiąganiu tych moich targetów, po prostu nie byłam w stanie funkcjonować, nie byłam w stanie już wstać z łóżka i wiesz, ciśnienie. Ja się nie odżywiałam w sposób właściwy, no i po prostu ten stres, brak snu, a brak snu skutkuje tym, że czego nie dośpisz w nocy, dojesz w dzień. Powiedz przykładowo, jakich diet spróbowałaś, a były nieskuteczne? Ojej. Była taka dieta, już nie pamiętam, jak ona się nazywała dokładnie, ale wiesz, rano kawa z kostką cukru, później pomidor, jajko, później kurczak. No i powiedzmy, nie wiem, ile w tej puli mogłoby być może tych kalorii, 700-800, a moje zapotrzebowanie na przykład na tamtą porę to było ponad 3000, nie? Czyli dlaczego te diety nie skutkowały? I wszystkie były takie hipokaloryczne, czyli niskokaloryczne, oczywiście bez tłuszczu, no bo przecież tłuszcz tuczy, a tak nie jest. Wow. To jest w ogóle mindfuck dla mnie to był i takie ogromne odkrycie, bo jak się dowiedziałam o keto, no to pierwsze się zapytałam, ej, to daj mi rozpiskę, nie? To co? To co trzeba jeść? Bo każda dieta, w którą ja stosowałam, tam właśnie było. Jajko, kawałek brokuła,
35 gram sera, czy coś w ogóle, wiesz, takie dziwne miary. I dlatego ja po prostu te gotowe jadłospisy, to mnie aż wręcz triggeruje. Ale jestem zwolenniczką pilnowania kalorii, żeby i odżywczości pokarmowej, to od razu też zaznaczę, że te jadłospisy trzeba po prostu dopasować do siebie, personalnie, do wieku, do płci. Okay. Do wagi, do aktywności fizycznej, bo im ktoś ma więcej, wydatkuje energii, tym więcej będzie potrzebował, prawda? Czy jesteś rozmiarów dziecka? Mm-hmm. Nie, to moje pierwsze pytanie, no bo 1400, 1500, 1600 kalorii to dziecko, nie wiem, 10-letnie więcej powinno nawet, nie, czasem zjeść. Jeżeli dostarczamy sobie zbyt małe ilości pożywienia, odżywczego pożywienia, no to nasz organizm będzie po prostu, pójdzie w taki tryb, modus przetrwania. To oznacza, że po prostu będzie, nawet jeżeli będziemy jeść bardzo mało kalorycznie, to organizm będzie magazynował wszystko, co mu dasz. To było też ogromne dla mnie odkrycie, że schudnięcie to był efekt uboczny moich działań. Piękny efekt uboczny, bo najważniejsze to jest to, że ja wróciłam sobie dobre zdrowie, samopoczucie, zaczęłam biegać. Wow. Razem z Szemkiem przecież przebiegliśmy. Razem przebiegliśmy półmaraton w Wiedniu. A dlaczego? Bo Przemek mówi, ty, ja sobie zakupiłem bilet. Nie, ja mówię, kurczę, serio? Bo ja nie jestem fanem, wiecie, fanką biegania takiego z grupą. Ja myślę sobie, kurczę, no jak Przemek może sam? No to przecież musimy razem, nie? No. Bardzo często słyszy się, że bardzo trudno jest wejść w dietę keto, wytrzymać, ludzie się źle czują. Jak u Ciebie wyglądało wejście? Do keto trzeba się przygotować. Musimy troszeczkę bardziej prześrubować węglowodany, no i po prostu nauczyć się nowych, wypracować sobie nowe nawyki, obrócić swoją piramidę żywieniową standardowo, jedząc chlebki, ziemniaki, kaszę, makarony. To z tego rezygnujemy na rzecz bardzo wysoko odżywczego jedzenia, warzywa niskowęglowodanowe, wysokiej jakości tłuszcze, i to właśnie energia z tłuszczy będzie stanowiła podstawę energetyczną tego stylu żywienia. Oczywiście tłuszcze naturalne, a nie przetwarzane. Nie tylko tłuszcze, wszystko. Cała żywność. Cała żywność. I ja teraz jeszcze powiem coś takiego, że to nie jest, że keto jest jedyną najlepszą dietą lub low carb, czy jakakolwiek inna. Dzisiaj wiem, że to, co jest najważniejsze, to jest zaprzestanie jedzenia przetworzonej, ultra przetworzonej żywności. I to jest najważniejszy krok, który powinniśmy zrobić. Nieważne, czy chcemy być na diecie, czy chcemy schudnąć, nie. Po prostu, bo dieta czym jest? Stylem odżywiania. Przestańmy jeść, nadmiernie konsumować żywność z kodem kreskowym. Nie? To jest taki bardziej powrót do korzeni. Każdy oczywiście decyduje sam o sobie i dla siebie, co będzie wybierał. W moim przypadku ten wybór, gdzie ja myślałam, ej, ale ja mam jeść tłuszcz i co? I że ja schudnę? Mi już było wszystko jedno, nie? Mi już było wszystko jedno. Ja sobie stwierdziłam, dobra, no najwyżej 5 kilo przytyję. Pierwszy miesiąc minus 7. Wow. Drugi miesiąc zaczęłam tak troszeczkę na siłownię już wcześniej chodzić. I to wtedy akurat był ten czas początku pandemii. I drugi miesiąc i zamknęli siłownię. Co ja teraz zrobię? Przecież ja mam tyle energii, a nas w domach zamykają. Ja mówię, no nie mogę. I zaczęłam właśnie wtedy biegać, nie? 122 kg, słuchajcie, to już, wiecie, no tak końcem lutego, no początek marca, to już wtedy 122, już minus 10 kg schudłam. Jak się czułaś? Ja też sądziłam, że to będzie bardzo trudne. To nie jest łatwe. Ale ja poprzedziłam adaptację jeszcze jednym bardzo ważnym czasem, który jest niesamowicie ważny. Przygotowanie. Nieskromnie powiem, ale ja przetarłam szlaki, bo pisząc książkę dla ludzi. Książkę, którą się czyta, którą się pożera, którą się połyka i każdy po prostu wie dokładnie, co ma robić. Ja nie miałam takiej
możliwości. To kompendium stworzyłam dla ludzi z myślą o ludziach, żeby mieli taką po prostu bazę do działania. No i właśnie ta adaptacja jest najważniejszym tym czasem, podczas którego musimy bardzo się skupić na tym, żeby przypilnować to makro, czyli ten rozkład makroskładników, tą ilość tłuszczy, białka oraz węglowodanów, żeby pomóc temu organizmowi nie tylko wejść w stan ketozy, bo to, że ktoś sobie wejdzie w stan ketozy, to jest fajnie. To można zrobić w 3-4 dni. Okay. Głodówkami różne rzeczy ludzie robią. Ja bardzo tego nie polecam. Naprawdę ukochajcie swoje ciało, bo działajcie z poziomu miłości. To jest właśnie najważniejsze. To jest najważniejsze, co można zrobić dla siebie. Mogą występować różnego rodzaju efekty uboczne, trudności. Ja to wszystko to opisuję w mojej książce, ale jeżeli się ktoś po prostu bardzo dobrze przygotuje, to jest w stanie tego to wszystko uniknąć. Jeżeli spożywają za dużo tłuszczu, mają biegunki tłuszczowe, inni piją za mało wody, mają zatwardzenie, nie pilnują elektrolitów, to mają bóle głowy, więc to są takie po prostu małe rzeczy, które można w łatwy sposób zniwelować i to wszystko jest właśnie w książce. No ja szczałam dupą, nie? Ja o tym piszę po prostu w mojej książce dokładnie tymi słowami. Jeżeli następuje przerost grzybów, to mamy do czynienia z kandydozą i ja cierpiałam bardzo, bardzo mocno właśnie z tego powodu. I w momencie, gdy ja zagłodziłam, gdy ja to wszystko zagłodziłam, bo grzyb się żywi czym? Cukrem. Ale to nie jest tak, że zupełnie eliminujemy. Bo błonnik, uwaga, jest ważny dla naszych jelit. Wyczytałem, że wiele osób mówi o problemach ze spaniem wtedy, kiedy wchodzą w ketozę, kiedy są już nawet na diecie zaawansowanej keto, nie potrafią dobrze spać. Jak było u Ciebie? Podczas adaptacji, gdy już te ketony, gdy już nasz organizm tyle tych ketonów wyprodukuje, że one nas będą pobudzały, to również i w nocy, może tak być, ale wtedy pamiętamy i to też w mojej książce o tym piszę. Więcej węglowodanów. Węglowodany to nie jest zło tego świata. To nie są tylko cukierki, makarony i chleb glutenowy, tylko to są warzywa, to są owoce niskowęglowodanowe. My w ten sposób możemy to regulować. Tak, wiele osób ma problem ze snem, dlatego że nieumiejętnie, że robią sobie kuku. Koniec końców dotarłem do badań, gdzie jest napisane, że skraca się faza REM, czyli tych marzeń sennych na ketozie, natomiast łatwiej i dłużej jesteśmy w stanie być w tej głębokiej fazie snu, która jest potrzebna dla regeneracji. Dla mnie 7,5 godziny to jest minimum. Dla mnie jest to ważne, ponieważ sen jest, no tak jak wspominałam, to jest filar zdrowia. Jeżeli się nie wyśpisz, to organizm sobie zrekompensuje w inny sposób, a w moim przypadku najczęściej jest to łaknienie. Już wspomniałaś, że to nie tylko chudnięcie, wręcz to chudnięcie to było efektem takim ubocznym, pozytywnym oczywiście. Tak. Natomiast zmieniło się w tobie, coś jeszcze zaczęło się zmieniać? Dieta ketogeniczna pozwoliła mi na nawiązanie kontaktu sama ze sobą, że umiem odczytywać i odbierać sygnały, które daje mi moje ciało. To jest to, że ja idę sobie biegać. Mogę naprawdę pokonać bardzo długi dystans i to mnie cieszy. Chodzę na siłownię, jestem sprawna. Rano wstaję i nie ma, że jaki to będzie ciężki dzień, nie? Albo że mi się ciężko wstaje. To jest, wiesz co, życiodajna energia. Taki przepływ idzie przeze mnie, że to jest coś pięknego. Powtarzasz bardzo często, że pokochałaś siebie. I że to jest bardzo ważne dla wszystkich, żeby kochać siebie. Co to dla Ciebie znaczy, że pokochałaś siebie i trzeba kochać siebie? Wiesz, co to znaczy? To jest szacunek dla swojego ciała, szacunek dla swojego czasu. I to są wybory dobre dla nas. Więc zauważenie samej siebie to jest największy wyraz miłości do siebie. Ja też potrzebuję czasu przecież. Ja potrzebuję odpocząć. Ja potrzebuję poczytać książkę. Ja potrzebuję pójść pobiegać, zmetabolizować stres. Nie? Ja tego nie robiłam.
I to był bardzo ważny moment, że zaczęłaś siebie zauważać, tak? Tak. Super. Poniekąd zostałam też do tego zmuszona właśnie pandemią, kiedy każdy chyba trafił do takiego akwarium, w którym musiał się sam ze sobą zmierzyć, zaprzyjaźnić na nowo, nie? Nawet poznać siebie. Poznać siebie i to jest... To jest plus pandemii ogromny, nie? Czy będąc w ketozie, na diecie ketogenicznej, trzeba się suplementować? Jeżeli masz zaniedbane jelita, które nie pracują właściwie i nie są w stanie pochłaniać tych substancji, to wyobraź sobie ziarnko, najpiękniejszy kwiat na świecie. Rzucasz na suchy beton, nie? I prażysz słońce. Co tam urośnie? Aż telefon spadł. Co tam urośnie? Nie urośnie tam nic. Jeżeli mamy zaniedbane jelita, więc po prostu trzeba o to zadbać. Najpierw dbamy o jelita. I tutaj dieta ketogeniczna również styl niskowęglowodanowy, styl ketogeniczny bardzo w tym pomaga, żeby te jelita zregenerować. Dbamy o przerwy też w jedzeniu, to też jest bardzo ważne. Nie podjadanie, tylko po prostu trzy, niektórzy jedzą nawet jeden posiłek dziennie. Jeżeli jelita są zadbane, no to suplementacja. Ale uwaga, po to robimy badania przed podjęciem diety ketogenicznej, żeby zrozumieć, jakie mamy niedobory. To, co jest po prostu no, numer jeden, no to elektrolity, czyli po prostu zadbać też o ten sód, o ten magnez, bardzo ważny potas. Wiele ludzi również będzie potrzebowało kolagenu. Właśnie, żeby regenerować jelita, ale też kolagen jest wszędzie w naszym ciele, to jest klej życia. Czyli to nie jest tylko, że paznokcie i włosy, nie? Ale w momencie, gdy ktoś redukuje masę ciała, szczupleje, żeby skóra również idealnie pracowała. Kolagen wzmacnia żyły. W ogóle kolagen powinni stosować wszyscy, nie tylko na diecie ketogenicznej, tylko po prostu wszyscy, wszyscy. Więc to też nie jest tak, że to dieta ketogeniczna wymaga suplementacji, tylko warunki, w jakich żyjemy, wymagają suplementacji. Czy dieta keto jest dla każdego? Spotkałem się z takim pojęciem keto crash. Ludzie nie wytrzymywali, nie byli w stanie funkcjonować. Spotkałam się z tym keto crashem. Nie znam z autopsji. Keto crash to są po prostu ludzie, którzy już tak bardzo poszli w kiełbasę z majonezem i po prostu jedzą tak monotonnie. Nie mają radości z jedzenia. No oczywiście, że ja bym się też załamała. Ja bym miała taki keto crash, że o... Ale ja umiem zrobić sobie wszystko na tym keto. I ja wiem jak i to pokazuję, nie? I mi się wydaje, że to jest też ten, to, ten taki bardzo ważny punkt, że właśnie ludzie tak się stają się ortoreksami. O, ja nie jestem ortoreksem. To nie chodzi o to, żeby 100% tylko tłuszcz, smalec i boczki i nic więcej. Nie. To jest podążanie ślepo za jakimiś takimi wytycznymi i z klapkami na oczach, to nie. Ketogeniczny styl życia to nie jest więzienie. To jest naprawdę multum możliwości. Można sobie zjeść czasem od czasu do czasu serniczek. Ja pokazuję różnego rodzaju też właśnie i desery nawet, więc nic nie brakuje. Można zrobić pizzę, wszystko można zrobić ketogenicznie. W Twoich książkach można znaleźć sporo przepisów, bardzo smacznych. Myślę, że to nie tylko dla osób na keto, ale generalnie, żeby spróbować też czegoś innego. Obok tych przepisów dla diety keto i ścieżki, przez którą Ty prowadzisz, jak wdrożyć i iść tą ścieżką keto, co jeszcze czytelnicy znajdą w Twoich książkach? Zrozumienie, motywację. Właściwie motywację każdy ma w sobie. To jest po prostu, ja daję iskrę. Ja rzucam Wam zapałki, nie? A Wy już musicie w ten ogień sobie nadmuchać. I da się, da się. To, czego doświadczyłam, a to, co mogłam zmieścić w tej książce, opowiedzieć, to opowiedziałam. Prawdę znajdą. Bez kolorowania, ale też moją historię, jak doszło do tego, że jak to się stało, że 132 kg, nie? Jest to też bardzo osobista opowieść o mnie.
To jest właśnie ta moja droga po zdrowie. I to ja szłam i maczetą swoich doświadczeń karczowałam dla Was ścieżkę. Proszę, to sztuka keto to jest moja ścieżka, nie? Dla Was. Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że cierpienie wzmacnia? No, takie drzewa wysmagane wiatrem mają najmocniejsze korzenie, nie? One się najbardziej trzymają. I to cierpienie zostaje wtedy z tyłu i idziemy mocno do przodu. To cierpienie nigdy nie zostanie z tyłu. To cierpienie zawsze jest w nas, nie? Ale to jest właśnie taki ciężki temat, bo nie wiem, czy można powiedzieć, że co, że mnie to uszlachetnia? To, że mi ktoś nasrał do piwnicy i kazał tego gówna pilnować, nie? To są takie rzeczy, wiesz. Ale z drugiej strony, to dzięki temu jestem dziś, gdzie jestem. Ale ja też sama szukam tego cierpienia. To też może tak wyglądać z tego mojego, czy Instagrama, z tych moich doznań, wiesz. Ale żeby wzmocnić siebie, żeby wzmocnić swoje ciało, no to jeżeli chcesz być zdrowy, no to cierpisz trochę, nie? No to musisz iść na siłownię, pierwszy bieg, no to co? To nie było cierpienie? Podobno takie cierpienie ciała wzmacnia to nasze ciało. Wzmacnia. Tak? Stąd u Ciebie siedzenie w beczce w minus 50 stopnia? Chyba tak, no. lubię siebie chyba testować, sprawdzać. Pamiętam naszą niedawną taką rozmowę, kiedy byłaś w trakcie robienia zdjęć do książki, dopisywałaś, trzeba było składać i powiedziałaś w pewnym momencie, nie chce mi się dzisiaj tego, bardzo mi się tego nie chce. Ale później powiedziałaś, przez to, że zrobiłaś sobie przerwę, zaiskrzyły, wyskoczyły nowe pomysły, które szybko też wdrożyłaś. Wiesz co, tak, ja po prostu potrzebowałam odpoczynku. My musimy też mieć właśnie ten szacunek dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego organizmu. Bardzo ważne. I ja ostatnio stwierdziłam, no ja prokrastynuję, dobra, no zajęło mi to troszeczkę dłużej niż planowałam. No okej, no po prostu taki mam styl pracy. Dowiozłam w wielkim stylu. Czy zdarzają Ci się drzemki? Nie. Ja idę 21, teraz ostatnio chodzę o 21 spać, żeby te okno melatoninowe, nie, złapać. I ja śpię doskonale i ja nie mam drzemki. Kiedyś ja po drzemce ja wstawałam, to nie było u mnie, drzemka nie powodowała u mnie produktywności, tylko ja miałam rozwalony dzień po drzemce, bo to ja taka jak mucha w smole, która godzina? O nie, a coś zjeść, a coś nie zjeść, po drzemce nie zjem, dopiero zjem na 22. I to takie było, wiesz, no nie sądzę, że są drzemki potrzebne. Aczkolwiek wiem, że mogą wzmacniać produktywność, jeżeli ktoś sobie w nocy mało śpi, nie wysypia się, no to, ale ja drzemki nie. Jak długo śpisz? 7,5-8 godzin. A nawet i 9, z czego jest to dumna, czasem mi się uda. Kobiety muszą spać, potrzebują więcej snu. To jest związane właśnie z cykloczułością, z hormonami. Kobiety potrzebują snu i właśnie jeżeli są problemy ze snem, no to są problemy zazwyczaj z wagą, z masą ciała, ze zdrowiem. Co zrobić, żeby dobrze spać, dobrze się wysypiać? Zaciemnione, wywietrzone pomieszczenie, sypialnia, przygotowana na przyjęcie nas, na objęcia. Dobrej jakości materac. To jest podstawa. Ja mam magnistrecz materac, który jeszcze mnie dodatkowo rozciąga, bo ja nienawidzę się rozciągać. Także materac jest super turbo ważny, żeby odpowiednia pozycja była dla naszego ciała, żeby ten materac nasze ciało przyjął. Żebyśmy mieli właśnie jakościowy sen, to na czym śpimy. Dbam o to, aby się izolować od światła niebieskiego. Właśnie dlatego mamy, bo Ty też masz okulary blokujące światło niebieskie. Te akurat blokują w 100% światło niebieskie. Mam też okulary na dzień do pracy z komputerem, ale to też one tam blokują, ale mniej. I właśnie dlatego powinniśmy wieczorem unikać, żeby nas nie rozbudzało, nie pobudzało, tylko właśnie zakładamy albo, no i oczywiście nie każdy musi mieć okulary, można mieć zdrowe oświetlenie i poczytać sobie książkę, na przykład o książkę Dlaczego śpimy. Mam kołdrę obciążeniową też, tą zimą też fajnie otula.
No i oczywiście też mam suplementy, jeżeli ktoś potrzebuje się dodatkowo naturalnie wesprzeć swój organizm, to CBD od czasu do czasu kropelki stosuję. No i też właśnie adaptogeny, reishi, to są takie chyba najważniejsze, nie, elementy. Solwita, co jest Twoją receptą na sukces? Praca. Ciężka praca. I teraz to nie jest tak, że ja chcę tutaj ten etos pracy tak rozdmuchać, ale wszystko, co osiągnęłam w swoim życiu, każdą pozycję, ja ją musiałam wywalczyć, wydrzeć życiu. Jedyne to, co miałam w zanadrzu, to ogromna ambicja i wielkie marzenia. I znajomość języków obcych. I odwaga, nie? Pamiętam, game changerem było dla mnie to, że ja po maturze wyjechałam do Niemiec jako au pair, jako opiekunka do dzieci, ale też w celu kształcenia się tam na miejscu, uczenia języka kolejnego obcego, zdobywania doświadczenia, zobaczenia życia z innej perspektywy i to zmieniło dla mnie wiele, bo ja zobaczyłam, że ludzie, wiesz, żyją inaczej, nie? Że bez krzyku, że jest kochająca się rodzina, że jest praca, że są plany, że są, wiesz, wyjazdy służbowe też, nie? I wtedy sobie odważyłam się pomyśleć, kurczę, ja też tak mogę, nie? Znam języki. Na tamtą chwilę to język, no wiadomo, polski to nie jest mój język ojczysty, bo ja się urodziłam na Łotwie, czyli język łotewski, rosyjski, polski, niemiecki i to już była moja baza, którą po prostu zapakowałam w pewność siebie i moja pierwsza taka poważna praca to było, że ja zadzwoniłam do firmy, która już nie istnieje, ale to było epickie, nie? Zadzwoniłam i ja byłam ubrana nie jakoś w garnitur czy wystrojona, po prostu przyszłam taka, jaka byłam i zadzwoniłam, mówię, uważam, że powinniście mieć takiego pracownika jak ja, że mam bardzo dużo do zaoferowania. Miałam wtedy 20 lat, nie? 19 właściwie. Nie miałam żadnych studiów, dopiero miałam je rozpocząć po podjęciu właśnie tej pracy i powiedziałam, że znam dużo języków obcych, wy macie dział handlowy zagraniczny, więc oto jestem. I jeżeli jest taka możliwość, chciałabym porozmawiać z osobą, która jest odpowiedzialna za rekrutację. Nie? Wyszłam po rozmowie, normalnie jestem wzruszona tym, nie, bo to był po prostu jeden z ważniejszych momentów w moim życiu, gdzie po rozmowie, którą pyk, nie, wychodzę i mówi, no, że bardzo ciekawa w ogóle historia i że jesteś bardzo ciekawą osobą, że jest, że no, zobaczył, że się nie boję, że jestem gotowa na wyzwania, że jestem gotowa do pracy. Wyszłam z biura. Nie przeszłam do końca ulicy telefon, nie? Pani Solwita, wie pani co? My nie mamy jeszcze komputera, ale proszę przyjść jutro do pracy, nie? Czujesz to? I w tej pracy, w każdej kolejnej, pracowitość, ambicja, ale dawanie z siebie, to nie jest tak, że przyjdziesz i odbębnisz, nie? Czym dla Ciebie jest rozwój osobisty? Jak on dzisiaj u Ciebie wygląda? Zagląda w moją przeszłość. Wyciągam wnioski, jestem w terapii, poznaję siebie, bo ja byłam pewna przed podcastem u żurnalisty, że to ta moja przeszłość, że to nie jest dla mnie, wiesz, dobra, nie? Że byłam, w ogóle nie ma o czym mówić. Ta sterta gruzu, która tam gdzieś leży, nie? Ja sobie to teraz tak próbuję z tego, wiesz, zrobić. Budujesz. Buduję coś. Życie jest taką super przygodą, więc ja nie stoję w miejscu. Ja oglądam, ja zwiedzam, nie? Ja próbuję. Wrócę jeszcze do opinii na temat diety keto, bo z drugiej strony jest kontrowersyjna. Chodzi o to, że ludzie nie rozumieją, czym jest dieta ketogeniczna. Że jeżeli ktoś słyszy keto,
to rozumie zesmalony boczek popijany smalcem, że to jest keto. Więc największym problemem ludzi, którzy uważają, że keto jest złe, jest fakt, że nie rozumieją, co się kryje za tym, za tą definicją, co to jest keto. Mhm. Że to są wysokie jakości tłuszcze, które są nam potrzebne. Jest to odpowiednia ilość białka, dobrej jakości białka, tak? Ten hejt to jest też energia jakaś tam, nie? No to, że tam nie przyjmuje, to wiadomo, ale no to jest oznaka sukcesu. Hejt jest oznaką sukcesu. Jeżeli nie masz hejtu, to znaczy, że coś robisz nie tak, nie? Dobrze powiedziane. Często mówisz, że lubisz dobrze jeść, lubisz gotować. Co dla ciebie znaczy dobrze jeść? No to są, wiesz, dobrze jeść to jest właśnie z kim będziesz dobrze jeść. To jest towarzystwo, z którym będziesz. To zaraz my pójdziemy sobie też dobrze jeść, nie? Więc to jest dobre jedzenie, to jest dobre jedzenie, dobre produkty na talerzu, dobrej jakości, ale też to, z kim spożywamy to. Co preferujesz? Regenerację, która codziennie jest powtarzalna i króciutko, czy raz na jakiś czas, ale za to dłużej? Wiesz co, ja ci powiem, że to nie da się tego tak skatalogować, skategoryzować, czy krótko, czy długo, ponieważ wiesz, no jeżeli się nie regenerujesz codziennie, bo to nie jest, że troszeczkę, nie ma troszeczkę, albo się regenerujesz, albo później wypadasz na dłużej, nie? To nie jest, to jest właśnie super, bo jeżeli nie zadbasz króciutko nawet codziennie, to wypadasz, wiesz, zmiata cię z planszy, to chorujesz, nie? To poleżysz, poleżysz. No, także ja jestem fanem nie króciutko, zadbajmy o to. To jest ważne, nie? Dlatego nie choruję. Codziennie. I na urlopie również, ale codziennie. Solwita, bardzo ci dziękuję za rozmowę w ramach naszej kampanii Misja Regeneracja. Ja jestem cały czas pełen emocji przy każdej twojej wypowiedzi. Czerpałem niesamowicie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Dziękuję ci bardzo i samych sukcesów. Przemku, to ja ci dziękuję. To ja ci dziękuję za dzisiejszy dzień i za każdą chwilę, którą spędzamy razem na rozmowach o życiu, o kosmosie, o wszystkim. To jest po prostu... Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ważną jesteś osobą w moim życiu.